Witamy dzisiaj na kanale gość, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Wujaszek Fericzek, Krzysztof Ferenc. Z wrażenia, jak powiedziałeś, że nie trzeba mnie przedstawiać, to spadł mi telefon. Witam bardzo serdecznie. Elo, elo, 320, cześć. Zaganiany człowiek dzisiaj z hotelu, tak? Co tam się dzieje? Tak, drodzy widzowie, czy może bardziej drodzy słuchacze, nie wiem, czy oglądacie Michała i jego gości, czy tylko słuchacie, aczkolwiek tak, jestem odrobinę zaganiany, ciężko nam było się z Michałem zgadać na tę rozmowę, ale najważniejsze, że ostatecznie się udało i mam przyjemność tutaj gościć w tym podcaście, pro podcaście, bardzo jest mi miło, tak notabene, a ja jestem w Nowym Targu, nie negując tutaj absolutnie ludzi z Nowego Targu, ani nie negując miasta Targ, to nie ma tutaj za bardzo co robić, a ja jestem oczywiście w górach, bo nagrywamy sezon drugi kanapowców. No właśnie. I tutaj moje było ogromne zdziwienie, kiedy zacząłem to oglądać, bo pamiętam pierwszy sezon jeszcze gadaliśmy, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, nie? Tak. Myślę, wziąłem z żoną, mówię, dawaj włącz, przełącz telewizor, zobaczymy. Tam jest taki znajomy, wiesz, nie? Zobaczymy, co to jest, nie? No i nastawiałem się, wiesz, jak to jest. Co się tam kiepsko, wiesz, mało interesuje, ale jak ktoś jest znajomy, to zobaczyć, jak on wypadł, nie? Ale, wiesz, obejrzałem pierwszy, drugi odcinek i powiem ty, mówię tak do żony, wiesz, fajna rzecz. Żona mówi, wiesz, że podoba jej się treść, podoba jej się przekaz i naprawdę, wiesz, nie? To coś fajnego, nie? Powiedz mi, jaki jest twój udział w tworzeniu tego, jak dużo masz tam ty, do, że tak powiem, w reżyserowaniu i w tym, co się dzieje w programie, a ile to jest, że tak powiem, z góry narzucone? Wiesz co, Michał, nie chcę tutaj, nie chciałbym za bardzo wymigiwać się od tej odpowiedzi, aczkolwiek jeżeli chodzi o ogólne takie sprawy techniczne związane z programem Kanapowcy stacji TTV, to za dużo na temat takich spraw zakulisowych ja rozmawiać nie mogę po prostu, bo to są rzeczy, które są objęte tajemnicą i to są rzeczy, o których mówić nie mogę, ponieważ gdzieś tam te prawa zastrzeżone są przez... Tak? Tak, przez markę, dla której pracuję, dla firmy, która realizuje projekt i oczywiście przez TTV. Aczkolwiek, no, powiem szczerze, jestem trenerem, który jest odpowiedzialny za przygotowanie kanapowców. Tak samo było w pierwszym sezonie i tak samo jest w sezonie drugim. Ale przede wszystkim, chyba mogę powiedzieć, przede wszystkim jestem prowadzącym tego programu. Nie mogę tutaj zdradzić, do czego się szykują, a nie, mogę już, bo wy już wiecie przecież, do czego się szykują kanapowcy w drugim sezonie. No aczkolwiek, no mówię, staram się chłopakom pomóc, staram się im pokazać jakąś tam drogę, jestem takim drogowskazem, jak ja to mówię w cudzysłowie. Staram się ich bardzo mocno motywować, jak górnolotnie by to nie brzmiało, to jednak ja jestem od tego, żeby ich zmotywować, żeby doprowadzić takich zmian przede wszystkim w głowie i gdzieś tam w sercu, też jakby to jakoś górnolotnie nie brzmiało, to o to właśnie chodzi. Oczywiście odpowiadam też za to, żeby oni w odpowiedni sposób trenowali. Oczywiście też odpowiadam w pewnym tam etapie już późniejszym za suplementację. Cały czas konsultuję też dietę z panią dietetyk, która z panią doktor, notabene, która prowadzi chłopaków. Jesteśmy cały czas na łączach w tej kwestii. I reszta spraw, no i oczywiście prowadzę ten program, także przyjeżdżam, nagrywamy z chłopakami te odcinki, które później, mam nadzieję, że macie przyjemność oglądać w TTV. Uważam, że to jest całkiem fajny program, nawet bym powiedział zajebisty program i wnosi dużo, dużo dobrego do życia Polaków w naszym kraju, gdzie jeszcze ta świadomość ciała i świadomość tego, że jak się jest otyłym, no to niestety robi się sobie wielkie kuku. No i to tak naprawdę za to jestem przede wszystkim odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o kwestie castingowe, to nie możemy sobie tutaj o tym porozmawiać. Jeżeli chodzi o całą taką otoczkę techniczną, to są oczywiście sprawy tutaj operatorów, dźwiękowców, reżysera, produkcji, to zostaje po ich stronie. I jeżeli chodzi o reżyserkę, to podkreślam, że to jest program, to jest reality show, tak, że to, co się dzieje, to, co widzicie w odcinkach, zadania, challenge, jakieś tam treningi, wszystkie te rzeczy, które są pokazane w odcinkach, to jest oczywiście 100% prawdy i tak jest rzeczywiście, to nie jest jakaś tam fikcja i my się jakoś tam specjalnie nie szykujemy do tego, to się po prostu dzieje, ale oczywiście, jak to w telewizji, są też pewne jakieś tam drobne aspekty, które no, trzeba po prostu nagrać, bo tak jest wszędzie, czy to jest program reality show, czy to jest program normalny, czy to jest dokument, czy to jest
jakikolwiek inny telewizja się rządzi takimi prawami. Są takie momenty i są jakieś tam małe takie smaczki, również w programie Kanapowcy, które musimy po prostu nagrać, aczkolwiek nie jest to pic na wodę fotomontaż, chłopaki rzeczywiście się odchudzają, chłopaki rzeczywiście zmieniają swoje życie o 180 stopni, oni rzeczywiście walczą, odchudzają się, robią rekompozycję tej sylwetki, dbają o siebie, zarówno o tą aparycję, o tą formę, którą widzimy na zewnątrz, co widać w programie w pierwszej kolejności, jak oni chudną, dbają też o te zmiany wewnętrzne, prozdrowotne, żeby te wyniki były coraz lepsze, żeby oni byli po prostu coraz zdrowsi, coraz silniejsi, coraz szybsi, sprawniejsi i tak dalej, i tak dalej. Też staramy się poprawić im te wszystkie cechy motoryczne człowieka. I to oczywiście nie jest pic na wodę fotomontaż, bo śledzicie od początku do końca, widzicie te zmagania, jak oni chudną, tego się nie da jakoś tam zrobić w telewizji, to trzeba po prostu pokazać. I to jest fakt. I tak samo będzie tutaj w sezonie drugim Kanapowców, będziecie widzieli metamorfozę, będziecie widzieli na pewno ten przekaz, który jest wysyłany do Polaków, bo to jest nie tylko program rozrywkowy na stacji TTV, która bez dwóch zdań jest stacją rozrywkową i ma przynosić, wiesz, uśmiech, radość i jakąś tam szeroko pojętą rozrywkę widzą, ale ma też nieść ze sobą no też taki przekaz, nie? Że można, że nigdy nie jest za późno, że warto się ruszyć z kanapy, że zdrowie jest bardzo ważne, że zdrowie przede wszystkim, że nie warto być, nie negując tu osób otyłych, które niestety po prostu przez jakieś tam problemy zdrowotne czasem są otyłe i nie mogą nic z tym zrobić, ale nie warto być otyłym, nie warto wpierdzielać fast foodów, nie warto pić dużo alkoholu, nie warto leżeć na kanapie, bo człowiek po prostu szybciej będzie chory, szybciej umrze, ale to są takie rzeczy oczywiste. I sezon pierwszy Kanapowców pokazał, że rzeczywiście ten program został w ten sposób odebrany, tym bardziej, że jest to format o mężczyznach, co się bardzo rzadko zdarza. Mężczyźni tak chętnie wcale nie rozmawiają o swoich uczuciach, nie mówią, co tam w środku się dzieje w głowie czy w sercu. I myślę, że tym bardziej ten format jest, tym mocniej jest atrakcyjny, bo właśnie nie jest o kobietach, bo tych programów o metamorfozach kobiet, o tych zmianach kobiet jest mnóstwo, a jeżeli chodzi o mężczyzn, do tych programów jest mniej. I myślę, że to jest naprawdę fajna pozycja, żeby raz w tygodniu zobaczyć, jak Kanapowcy walczą, jak dokonują tych zmian. No i mam nadzieję, że teraz w sezonie drugim to będzie stricte program o sukcesie, bo jak wiesz, w sezonie pierwszym tam nie wszystko poszło po naszej myśli, nie wszystko poszło po mojej myśli, ale dobrze, niech tak też czasem... To prawdziwe, nie? Tak, to o właśnie, i tu doszliśmy do tego momentu, tu też jest prawdziwe, tam była przygoda z Mariuszem, perypetie z Mariuszem, ludzie, zrobiła się, mówiąc brzydko, gówno burza w internecie, ludzie zaczęli dyskutować, nie wiedząc tak naprawdę, ale zaczęli się tam przepychać, przekrzykiwać, że Mariusz to był ustawiony, że Mariusz dostał jakieś pieniądze od TTV, że on nie miał schudnąć i tak dalej. To wam gwarantuję, że jest pięciu chłopaków, w tym przypadku z Podhala, nie mogę powiedzieć młodzieńców, bo oni są w różnym wieku i oni rzeczywiście, tak jak w sezonie pierwszym, chcą zmienić swoje życie, no i wierzę, kibicuję im, pomagam, trzymam kciuki za to, żeby oni te życie rzeczywiście w tym drugim sezonie zmienili, żeby to był program już totalnie o sukcesie, czyli żeby wszyscy odchudzili się, zmienili swoje życie, skończyli to zadanie, które mają na końcu programu, ale jak będzie, to oczywiście życie pokaże i musimy jeszcze chwilkę poczekać. No ja przede wszystkim uważam, że to jest bardzo trafiony program na dzisiejsze czasy, tak? W czasach, gdzie bardzo wiele osób ogranicza swoją aktywność do wyjścia fizyczną, do chodzenia po sklepie, żeby kupić sobie jedzenie, które też nie jest najwyższej jakości. Nie mówimy tu o firmach, tylko o tym, jakie to ma makro. I w czasach, kiedy wiesz, ktoś wychodzi z domu, wsiada w samochód, jedzie do pracy i wchodzi do pracy, siedzi 8 godzin, wraca i siedzi na kanapie w domu. To jest właśnie taki ostatni dzwonek, można powiedzieć często, bo tak jak mówię, tak jak zgadzam się z tobą, nie abstrahując od tego, że są ludzie, którzy mają jakieś tam choroby, jakieś problemy metaboliczne, nie? To myślę, że 90% otyłych ludzi po prostu się zaniedbało. To zwykłe lenistwo i brak chęci zmiany w życiu. Tak, myślę, że czasem operujemy tymi procentami. Ja nie lubię operować procentami, tak mówić, że tam 80% czy 90%, czy ile tych procent jest, ale rzeczywiście, jakbym miał podać jeden powód, taki wspólny mianownik dla wszystkich albo większości z grupy osób otyłych, to powiedziałbym, że to jest jednak lenistwo. I śmiem twierdzić, że nawet osoby, które gdzieś tam mają jakieś problemy
z autoimmunologią, tak? Czy mają jakieś tam choroby wrodzone, czy to są cukrzycę, czy insulinooporności, czy nie wiem, czy Hashimoto, czy innego rodzaju ciężkie choroby, jakieś tam, wiesz, Cywilizacyjne też. tak, cywilizacyjne, to śmiem twierdzić, że jeżeli te osoby trochę więcej popracowałyby nad pewnymi kwestiami, już wiadomo, że nad tematem dietetyki, nad tematem dietoterapii, nad tematem suplementacji, ruchu i tego, jak o siebie zadbać, to śmiem twierdzić, że większość z tej grupy, które niestety gdzieś tam są obciążone, powiedzmy, od urodzenia albo gdzieś to są choroby nabyte, to one też, te osoby są w stanie wyprowadzić się z tego. Wystarczy odezwać się do odpowiedniego specjalisty. Ja w to wierzę, że tak jest. Tych specjalistów w naszym kraju jest coraz więcej. Wydaje mi się, że po prostu tutaj jest kwestia tego, czy ktoś chce, czy nie chce. Jeżeli ktoś akceptuje rzeczywiście to, nie wiem, przykładowo, mam Hashimoto, powiem teraz brzydko, jestem tłusta, mam celulitis, widzę, że ten metabolizm mi zwolnił, nie mogę jeść tego, nie mogę jeść śmego, podlewam je, kurde, cały czas wodą, mam spuchnięte nogi, źle się czuję, wiesz, nie wysypiam się, mam skoki nastrojów, czuję, że tutaj, kurde, te Hashimoto, wiesz, ta szyja puchnie, nic nie wygląda tak, jak trzeba, okres jest rozregulowany, hormony są rozregulowane, etc., Libido etc. brak. Tak, brak libido i my widzimy ewidentnie, że jest bardzo źle, że potrzebujemy pomocy, że wypadałoby poszukać jakiegoś dobrego specjalisty w naszym kraju, niekoniecznie w naszym mieście, w ogóle w kraju. Teraz można konsultować się online, można sobie naprawdę pomóc. I jeżeli ktoś, widząc to wszystko, to był oczywiście przykład, co podałem, ale akurat do Hashimoto całkiem nieźle pasuje, jeżeli ktoś jeszcze przebadał się i widzi, że rzeczywiście ten panel badań wygląda fantastycznie, nie fantastycznie, tylko tragicznie, tam są same flagi, i ktoś przyjmuje to, bo mówi, no co ja mogę, no mam Hashimoto, takie moje życie, nie wiem, w pewnym momencie zrobiłam się otyła, albo jestem otyła od lat i otyła umrę i niestety nikt mi nie pomoże i przyjmuję to i jeszcze zaczynam gdzieś tam w internecie mówić, że body positive i ja jak jestem, nie wiem, przepraszam, że tak mówię o kobietach, bo to się też może tyczyć mężczyzn i jeszcze zaczynają wygłaszać jakieś teorie na temat tego, że ja siebie akceptuję, że ja akceptuję swoją chorobę, że ja nie muszę nic z tym robić. No to jest jego wybór. Ja uważam, że to jest zły wybór. Jest druga strona medalu: zadziałać, wziąć się za dietę, wziąć się za suplementację prozdrowotną, porobić pełen panel badań, znaleźć przyczynę, dowiedzieć się, jak sobie z tym poradzić. Znam osoby, które mają i Hashimoto, i mają, kurde, SIBO, i mają insulinooporność, i mają mnóstwo innych, kurde, chorób, a potrafią trzymać formę, potrafią trzymać michę, potrafią współpracować z dobrymi trenerami, z dobrymi dietetykami klinicznymi, z ludźmi, którzy w odpowiedni sposób uczciwie prowadzą te osoby i one są zadowolone i mimo tego, że jakieś tam problemy dosyć poważne ze zdrowiem miały, to w tym momencie można je nazwać osobami aktywnymi czy osobami nawet zdrowymi, bo gdzieś trzymają w ryzach ten problem. I to, o czym teraz powiedziałem, też tyczy się naszych kanapowców, bo ja nie ukrywam, w programie jest o tym mówione, że oni nie tylko są w jakimś tam stopniu otyli, mniej lub bardziej. Oni też od środka są w cudzysłowie zepsuci, tak? Tam wychodzą chocki, klocki róże na badania w klinice. Też często jest tam zagrożenie insulinoopornością, albo ona już się pokazuje, ta insulinooporność, też jest zagrożenie cukrzycą, też są problemy jakieś tam z glikemią, jakieś tam problemy insulinowe, tu za dużo triglicerydów, tu bardzo zły cholesterol, tu jakieś tam zatłuszczona wątroba, tutaj wisceralne jakieś tam utłuszczenie i tych problemów jest tak naprawdę mnóstwo. I oni też są w programie po to, żeby zmienić aparycję, to jest raz, zadziałać przede wszystkim, pomóc sobie z tym, co się dzieje w środku, tak? Czyli uspokoić ten bałagan w gospodarce hormonalnej i tak dalej. I do tego zmienić swoje nawyki żywieniowe, nawyki życiowe, stać się osobami aktywnymi, osobami, które będą przykładem, motywacją, inspiracją dla wielu, nie wiem, wielu Polaków, wielu dziesiątek, czy wielu, czy nie wiem, wielu setek, może, a może milionów Polaków, którzy ruszą dupę, mówiąc brzydko, z kanapy i też zobaczą, że słuchaj, skoro oni mogą. Skoro mogli, kurde, Hanysy, tak, ze Śląska, skoro być może będą mogli górale, bo wiesz, że im się uda, to mogę i ja, i możesz ty, Krystyna, i ty, Grażyna, i ty tam, Wojtek, i ty, Andrzej, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że w dzisiejszych czasach, w czasach, gdzie branża fit gna, mimo tego może wyhamowania, bo teraz ten COVID, bo te tam ściemniane pandemie i tak dalej, to jednak to jest bardzo rozwojowa branża i z jednej strony w Polsce jest bardzo rozwojowa, gdzieś jesteśmy takim krajem, który rzeczywiście
jest takim dobrym prospektem, że tak powiem, tak? Czy dobrze, dobrze, dobrze prognozujemy, jeżeli chodzi o branżę fitness, bo do pewnego momentu byliśmy gdzieś tam w tyle i może to jest źle, ale z drugiej strony jeszcze długa droga i fajna droga przed nami na ten rozwój i mnie to bardzo cieszy, ale też z kolei w dalszym ciągu setki tysięcy czy miliony Polaków nie uprawiają aktywności, wcinają jedzenie przetworzone, stołują się w fast foodach, gonią za pieniądzem, za karierą, nic innego ich tak naprawdę nie interesuje, tylko kasa, rozwój i w pewnym momencie ta średnia wieku jest coraz niższa, w sensie, że coraz młodsze osoby zaczynają być zmęczone, schorowane, zasmucone życiem, zaczyna się od problemów z, nie wiem, z testosteronem, z hormonami damskimi tam u kobiet i w pewnym momencie człowiek w wieku 30 lat, tak jak na przykładzie kanapowców, czy w wieku już nawet 20 kilku lat, okazuje się, że idzie sobie zrobić w końcu zmuszony swoim fatalnym samopoczuciem. Kariera niby kwitnie, rozwojowo jest wszystko ok, a okazuje się, że zdrowie jest w rozsypce. Jeżeli oni trafiają, tak jak nasi kanapowcy do naszego programu w tym ostatnim momencie, to jest super, bo mamy te pół roku, powiedzmy, na to, żeby chłopaków wyprowadzić i oni, ja już wierzę, że idą w dalsze tam etapy swojego życia z nowymi nawykami, że oni sobie już poradzą. Ale często bywa tak, że się okazuje, że człowiek ma 30 lat i dla niego już jest za późno, tak? Bo nie wiem, bo ma insulinooporność już przede ona jest wszystkim, tak na... Jeszcze tak się wtrącę, przede wszystkim ten stres wszechobecny, nie? Mało kto zdaje sobie sprawę, jak dramatyczny wpływ ma stres na ogólnie, na samopoczucie, na zdrowie ludzi, a to jest tak naprawdę największy zabójca naszych czasów. Tak, zgadzam się. Śmiem twierdzić, że to jest 100% masz racji. Możemy sobie rozmawiać o problemach żywieniowych, możemy sobie rozmawiać o problemach z aktywnością fizyczną, możemy rozmawiać sobie o lenistwie i o wielu, wielu czynnikach, które mają wpływ na to, że ludzie w Polsce i na całym świecie, w Europie, na całym świecie są zaniedbani, ale jednym z głównych takich też mianowników, o których warto wspomnieć, który gdzieś tam promuje, że tak powiem, te nasze problemy ze zdrowiem, czy powoduje może w ten sposób, to jest stres. Stres, stres, jeszcze raz stres. Tak jeszcze dodając od siebie, to porównanie takie, że w samochodzie każdy robi przegląd co roku, a badać tak się jest. Mało kto bada co roku. A tak dodatkowo jest. Rzecz, jeżeli coś ci tam stuka, puka albo piszy, to ty idziesz do mechanika. Jeżeli widzisz, że coś nie hula ze zdrowiem, to mało kto szuka przyczyny jakiegoś specjalisty, tak jak wspomniałeś, dietetyka, trenera, żeby po prostu doprowadzić to do stanu, z jakiego będzie zadowolony. Doskonale ty podałeś przykład, tu trafnie nie da się tego zobrazować, wizualizować, bo przykład z samochodem czy z jakąś tam maszyną jest przykładem doskonałym i jeszcze trafniej tu wspomniałeś o tym, że jak w samochodzie słyszymy, że czy coś tam puka, czy stuka, czy widzimy, że coś się leje, to absolutnie koniecznie w trybie natychmiastowym idziemy do mechanika i staramy się tej usterki pozbyć, bo zdajemy sobie sprawę, że ta usterka może mieć wpływ w bliższej lub dalszej przyszłości na nasze zdrowie, bądź nawet życie, bo się samochodem możemy rozbić, czy tam wiadomo o co chodzi. A niestety, jak widzimy, że mamy jakieś problemy zdrowotne, coś tam nam zaczyna doskwierać tak powolutku, ale to olewamy, bo jest milion innych ważniejszych rzeczy. Coś zaczyna nam doskwierać rzeczywiście bardzo mocno, to zaczynamy się obawiać, czy z tym iść, bo jeszcze wyjdzie, że to nowotwór, że to, że to tamto i przedłużamy sobie tak naprawdę nie raz, nie dwa powolną śmierć albo wbijamy na wyższy level, tak, robimy sobie męki, wbijamy się na wyższy level jakiegoś problemu, który już mamy, który jeszcze może jest do cofnięcia albo przynajmniej do złapania, do trzymania za lejce, do trzymania w ryzach, a my oczywiście nic z tym nie robimy i okazuje się, że idziemy do lekarza, lekarz mówi, jakby pan przyszedł do mnie pół roku temu albo rok temu, jak były rzeczywiście objawy takie już poważne i nie można było tego bagatelizować, to byśmy byli w tym momencie w innym miejscu. A teraz bardzo mi przykro, na przykład ma pan insulinooporność, tak? Czy ma pan cukrzycę tego typu, czy tego typu. No i wtedy jest płacz. Ale no to jest temat rzeka. Moglibyśmy sobie o zdrowiu, o nawykach, o dobrych nawykach rozmawiać godzinami. Myślę, że tutaj fajny temat wyczerpaliśmy. Odcinków musielibyśmy nagrać co najmniej tyle, ile w twoim programie. Także to miało być pierwsze pytanie i zadam je dopiero teraz. Powiedz mi, no bo jak dla mnie, ty, mimo tego, że się znamy i wiadomo, ja tam i kiedyś tam już nieraz rozmawialiśmy na różne tematy i się zgadzamy, może powiedz tym, bo dla mnie ty jesteś takim przykładem człowieka sukcesu, no jakby nie patrzeć, tak? Nie jesteś z Warszawy, tak? Przyjechałeś sobie do Warszawy, zacząłeś pracować jako trener i nagle oglądamy ciebie w telewizji, tak?
Taki polski może. Arnold Schwarzenegger można porównać. Bo też z kulturystyki, ze sportu, jednak kariera w tych mediach i to nie, bo to nie sztuka mieć, wiesz, followersów na Instagramie, czy tam, wiesz, na YouTubie coś nagrywać, z czego też moim zdaniem najlepszy polski dziennikarz Krzysztof chylę czoła i podziwiałem zawsze, oglądałem czy furę, czy wywiady. Także może zdradzić jakiś sekret albo jakieś tipy. Wiesz co, no bardzo mi miło i dziękuję za te komplementy, bo to dosyć takie duże komplementy. No jedyne, z czym się nie mogę tutaj zgodzić, niestety albo stety, no do Arnolda Schwarzeneggera to nie śmiałbym się porównywać, bo to jest żywa legenda i myślę, że takiego drugiego to nie będzie jeszcze przez dziesiątki, jak kurde, nie wiem, może przesadzę, ale jak przez setki lat i myślę, że on nawet po śmierci będzie ten Arnold Schwarzenegger, gdzieś to nazwisko się przewijają, zawsze będzie ikoną sportów sylwetkowych i ikoną takiego ogromnego sukcesu, jaki zrobił nie tylko w sportach sylwetkowych, nie tylko w kulturystyce, nie tylko w trójboju też, bo on też startował, tak, tylko w ogóle taką ikoną szeroko pojętego sukcesu filmowego, w ogóle taki American Dream, bym powiedział. No u mnie tutaj nie ma takiego American Dream ani Polish Dream. Ja po prostu byłem chłopakiem z Elbląga, który wyjechał na studia do Białej Podlaskiej na filiał WF-u warszawskiego, bo byłem zawsze zajarany bardzo sportem, od piłki nożnej przez karate Shotokan, później gdzieś weszła ta ogromna pasja do podnoszenia klamotów. Najpierw to było tylko chodzenie na siłownię, później gdzieś tam w roku 2009 decyzja o jakimś pierwszym starcie, w jakimś tam śmiesznym konkursie, w 2010 debiuty i tak dalej, i tak dalej. I ta kulturystyka gdzieś mnie kręciła bardzo i sprawiała też, że jakoś tam rozwijam się nie tylko prosportowo, ale też zawodowo. Po studiach Białej Podlaskiej od razu był przyjazd do Warszawy, bo Warszawa to było miejsce, o którym ja zawsze marzyłem, bo gdzieś sobie zwizualizowałem i przyjąłem taką narrację, że to jest miejsce, w którym ja się będę rozwijał. I to nie na zasadzie, że będę się rozwijał z roku na rok, czy tam nie wiem, co 4 lata będę zaliczał jakiś wiesz, rozwój w karierze sportowej czy zawodowej, tylko ja wierzyłem, że to jest takie miejsce, gdzie można każdego dnia coś ugrać, każdego dnia coś osiągnąć i ten rozwój może być naprawdę z dnia na dzień na wielu płaszczyznach i wybór Warszawy był wyborem bardzo dobrym. W Warszawie nic nie ma się za darmo. Ja w Białej Podlaskiej zacząłem już pracować jako shift instruktor w kulturystyki w klubie, później jako trener osobisty, robiąc dopiero kurs na trenera osobistego na WF-ie. Przyjechałem do Warszawy, jeszcze jak studiowałem w Białej Podlaskiej, to już weekendowo pracowałem w Holmes Place na Grzybowskiej, więc to naówczas był taki dosyć prestiżowy klub. Tam złapałem taką ogładę trenerską, nauczyłem się całego tego fachu trenerskiego, zrobiłem personal training level 1, później level 2. No dziś powolutku zacząłem działać na własną rękę i do tej pory jestem freelancerem, jeżeli chodzi o treningi personalne i pracuję z kilkudziesięcioma osobami, z czego jestem bardzo zadowolony. Gdzieś te moje poczynania w pewnym momencie trochę sportowe, na arenie polskiej, bo międzynarodowej to raczej za dużo zostały dostrzeżone. Gdzieś tam coraz bardziej ja dostrzegałem, że Instagram, Facebook, szeroko pojęte social media to jest dobre narzędzie, darmowe narzędzie póki co jeszcze, żeby swoją osobę promować. Starałem się, żeby na tych moich social mediach było trochę żartu, ale też rzeczy poważne, nie boję się trudnych tematów, mówię o nich szczerze, bardzo często je poruszam gdzieś tam w postach. Zawsze przykładałem wagę do tych moich social mediów, bardzo dużo piszę, bardzo zależy mi na tym, żeby ludzie gdzieś motywowali się tym moim profilem, szczególnie na Instagramie, żeby gdzieś tam czytali jakieś fajne treści, żeby to nie było tylko hashtag, nie wiem, tam wypięte jaja, wypięta dupa czy przypięty triceps. Chciałbym, żeby coś ludzie z tego czerpali. Bardzo dużo piszę, to jest dla mnie taki osobisty pamiętnik, i pozwalam, żeby ten osobisty pamiętnik ludzie gdzieś mogli poczytać i coś ciekawego dla siebie znaleźć. Mam nadzieję, że coś wartościowego. No i gdzieś kiedyś ktoś tą moją zasadę 3 razy P, czyli praca, docenił. Dostałem telefon. Tutaj dalej za specjalnie nie mogę mówić, bo to są też rzeczy, o których, jeżeli chodzi o telewizję, no po prostu rozmawiać nie mogę i wybrałem się tam, gdzie mnie zaproszono i okazało się, że prowadzę program Kanapowcy już drugi sezon. Mogę już tutaj po cichu zdradzić, że będzie sezon na pewno trzeci, nie powiem kiedy będą castingi, ale jesteś pierwszą osobą, którą tutaj informuję szczerze, że klepnąłem się i to było dzisiaj na to, że będę prowadził sezon trzeci, z czego jestem zadowolony, żeby nie powiedzieć dumny, bo
bo praca dla telewizji, czy to jest TTV, czy to jest TVN, czy to jest TVN7, czy jakakolwiek inna stacja, to jednak telewizja to telewizja. Ja bardzo długo pracowałem, prawie 3 lata dla Sixpack TV, tam się wielu rzeczy nauczyłem. Ciężkiej pracy, pisania, Instagrama, Facebooka, wyjazdów, że to wiecie, nie ma lelum polerum, to jest naprawdę, trzeba się nachetać. To się teraz, wydaje mi się, przekłada też na to, co robię w telewizji, bo gdzieś tam taką odrobinkę doświadczenia miałem, zdobyłem resztę tego doświadczenia w telewizji. Bardzo się cieszę, że moja osoba gdzieś jest doceniana, że ludzie mnie słuchają, nie wiem, udostępniają jakieś moje wypociny, że tak powiem. I mam takie wrażenie nieskromne, że należy do osób, nie chcę powiedzieć, że jednej z niewielu, ale należy do osób w naszej branży fitness, tej takiej social mediowej, która ma jakieś poważanie u ludzi. Zależało mi zawsze na tym, żeby tak to wyglądało i staram się być szczery, staram się być uczciwy, staram się być sobą. Przede wszystkim myślę, że osoby, które mnie znają bliżej lub dalej, to chyba to potwierdzą, ale to trzeba było ich zapytać. I uważam, że ta zasada 3 razy P, nie udawaj, czyli praca, 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 nie udawaj nikogo, bądź sobą, bądź naturalny, mów o rzeczach dobrych, mów o rzeczach niedobrych, nie ściemniaj, bo tu nie ma co kurde ściemniać. Bądź po prostu prawdziwy, to gdzieś to się sprawdziło i ludzie chyba też to doceniają. Ja się bardzo dobrze w tym czuję, bo nie chcę być oszustem. I ta naturalność, uważam, pisałem wczoraj takiego długiego posta na temat depresji, na temat dnia walki z samobójstwami i tam też poruszyłem temat właśnie tych udawanych social mediów. Nigdy mnie to nie interesowało. Mnie jak ktoś pyta o towar, to odpowiadam. Mnie jak ktoś pyta, nie wiem, o przygotowania, to odpowiadam. Mnie jak ktoś pyta o trudne pytania, to odpowiadam. A jeżeli ten temat jest naprawdę dla mnie za trudny, to staram się powiedzieć, wybacz, nie chcę o tym mówić, ale nie mam zwyczaju ściemniać, nie mam zwyczaju też toczyć jakiś wojenek, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Staram się konstruktywną krytykę przyjmować na klatę. Hejty po prostu gdzieś tam olewam albo się w delikatny sposób grzecznościowo do hejtu ustosunkowuję. No i tyle. Czy odniosłem sukces? Śmiem twierdzić, że z roku na rok jest coraz lepiej. Ja jestem bardzo zadowolony, realizuję się w wielu, wielu kwestiach telewizyjnych teraz przede wszystkim, ale też jako trener osobisty. Mam coraz więcej tych podopiecznych. Mam naprawdę taką fantastyczną pakę ludzi, z którymi pracuję. Ludzi zaangażowanych, ludzi sympatycznych, ludzi też prawdziwych. Ja z moimi klientami mam taką relację naprawdę bardzo rodzinną. I też, wiesz, nie chcę, żeby tutaj tak wyglądało cukierkowo, siedzi sobie chłop w różowej, kurde, bluzce, nie, furii i tutaj nawija, jakie to ma piękne życie, bo w moim życiu też były jakieś zakręty i też o tym wczoraj pisałem. I też były przygody ze środkami, które też nie zawsze miały dobry wpływ na moją głowę i na samopoczucie. Też starty od roku 2010, tam z małymi przerwami do roku 2017 chyba też miały ogromny wpływ na mój rozwój, ale też gdzieś tam na ciało, które sporo ucierpiało, na głowę, która też gdzieś tam była cały czas w reżimie treningowym, dietetycznym. I, no, ja pamiętam, miałeś i operację, tak? Totalny tak. Off. Było, tak, przecież miałem, pamiętam. No tak. I nie wstydziłeś się nawet wrzucić zdjęcia. Nie, absolutnie. Ja bardzo szanuję, nie jestem ignorantem i jestem daleki od tego, żeby zmuszać ludzi, czy namawiać ludzi, którzy nie chcą o pewnych rzeczach rozmawiać, żeby o tych rzeczach rozmawiali, bo każdy jest inny i każdy ma jakieś, każdy inaczej prowadzi swoje social media, każdy pokazuje treści, jakie chce. Ja się w to nie wtrącam. Mnie to nie interesuje. Mój profil, szczególnie na Instagramie, ma być prawdziwy. Mam pokazywać to, co się rzeczywiście w moim życiu dzieje. Jak miałem operację na barki, to o tym mówiłem. Dlaczego? Jakie zrobiłem głupoty? Co miało na to wpływ? Co mi się tam w tych barkach zebrało? Czemu tak, a nie inaczej? Jak miałem, robiłem sobie klatkę piersiową, tak? To też powiedziałem szczerze, jak to wyglądało, że nie trzeba było tego operować, ale ja estetycznie gdzieś mnie to denerwowało. Chciałem mieć święty spokój z gruczołami. Poopowiadałem o tym. Jedni to przyjęli, nie wiem, że tak powiem, z owacją na stojąco mówiąc, kurde wuja, super, że o tym mówisz. Znalazły się też osoby, które tam, wiesz, robiły sobie pośmiechuki, że niepotrzebnie o tym mówię. Ja uważam, że o wszystkim, co może być lekcją i co może być nauką dla innych, szczególnie dla młodszego pokolenia, które gdzieś teraz robi wszystko na skróty, to uważam, że o wszystkim warto mówić. Niech ktoś się uczy, niech ktoś się edukuje. Opowiadałem też o mojej przygodzie z kolanem, o osteotomii podkolanowej, o czyszczeniu mojego kolana, o tych wszystkich problemach, jakie się wiązały z tym kolanem. Również mówiłem o tym, co się dzieje w głowie, jak człowiek leży w łóżku, jest nieogolony, kurde, zarośnięty, nie może się ruszyć, je w łóżku, sika w łóżku i niewiele brakowało, to mi jeszcze za przeproszeniem srał w łóżku. I też trzeba było się po tym pozbierać. Rozmawiałem o dopingu,
Rozmawiałem o tym, jak schodziłem z dopingu. Szczerze, jak się ludzie mnie pytają, to mówię, grubo ponad 2 lata jestem czysty jak łza. Jak chcecie porozmawiać o suplementacji, nie ma problemu. Chcecie porozmawiać o jakichś moich metodach treningowych, nie ma problemu. Chcecie porozmawiać, co myślę o wielu tematach, też nie ma problemu. I myślę, że ta taka prawdziwość i, nie wiem, naturalność, bycie po prostu sobą. Ja jestem sobą, ja jestem Wujaszkiem Fericza, jestem Krzysztof Ferenc, prosty, ciosany chłopak, kurde, z Elbląga, który zawsze był mocniejszym fizolem niż, nie wiem, niż teoretykiem. Zawsze wyznawałem, że ciężka praca popłaca, zawsze. Chociażby to miało trwać rok, dwa, pięć, to wreszcie gdzieś te laury będziemy zbierać i spijać, kurde, z tego zwycięskiego szampana. I tyle. Taka jest, Michał, moja metoda. Jeżeli możemy powiedzieć na sukces, jeżeli ktoś traktuje moje życie w tym momencie, ten punkt, w którym się znajduję jako sukces, to tak. I pracować, nie obrastać w piórka, kurde, uważać, żeby sodowa nie uderzyła do głowy, w dalszym ciągu szanować, kurde, najbliższych i kochać, w dalszym ciągu otaczać się ludźmi prawdziwymi i z pasją, którzy też ciebie inspirują, motywują, napędzają, mieć kogoś bliskiego, tak jak ja mam niespodziewankę, która jest, kurde, kobietą, która, można powiedzieć, wprost stoi w moim cieniu, ale tak naprawdę mnie widać, czy w telewizji, czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, tylko dlatego, że ja w jej blasku stoję, bo ona jest po prostu zajebista, jest dobra, jest ciepła, jest kochana, jest inteligentna i robi wszystko, żeby ja się rozwijał, żebyśmy byli zadowoleni i koniec, no. I temat wyczerpany. Jeżeli ja taki, jak teraz tutaj siebie przedstawiłem, pasuje. Coś nam przerwało. Ja może powiem od siebie, że tutaj potwierdzam, że gdybyśmy wyłączyli nawet to nagrywanie, to ta rozmowa niewiele by się zmieniła. I zawsze to właśnie jesteś jedną z nielicznych osób, wiesz, jak... Jesteśmy? Nie przewijam, nie tylko polajkuję, wiesz, jakieś zdjęcie i przewinę, tylko przeczytam od początku do końca. No i bardzo się cieszę i co to, chciałem tylko tu kropkę postawić na temat, na końcu tej mojej wypowiedzi. Jeżeli są osoby, które mnie takiego akceptują, to ja się bardzo cieszę, bo akceptują po prostu prawdę i takiego, jakim ja jestem. Jeżeli są osoby, które mnie takiego nie kupują, jeżeli tak brzydko powiem, to ja się też z tego cieszę, no bo mają prawo, media są bardzo rozległe, że tak powiem. Można sobie tam wybrać swoich idoli, swoje autorytety, swoich jakichś tam mentorów, czy ktoś cię, nie wiem, rozbawia, czy ktoś cię inspiruje, czy ktoś cię motywuje, czy ktoś mądrze gada, a może ktoś gada głupio, ale dla ciebie to jest fajne. Ja nikogo do siebie nie mam zamiaru zachęcać na siłę, namawiać. Jeżeli pasują wam jakieś tam moje treści, czy moje poglądy, no to super, no i żyjmy, dajmy żyć innym. Generalnie tyle. Tyle, panie Michale, w tej kwestii. Super, ja to się nawet nie wtrącam, nie? Bo przerywać komuś takiemu to byłby grzech. No, dziękuję, przepraszam, coś tak. Mój ojciec, o tata do mnie dzwoni, odrzucam, ale widzę, że jesteśmy, tak? Nic się nie zadziało. Tak, jesteśmy, tylko na chwilę obraz znika, także nic się nie dzieje. Jeszcze dwa pytanka. Słucham. Pierwsze, bo widziałem tam zdjęcia, czy ty wraz z programem, że tak powiem, też przycinasz michę i tam dokręcasz trening, też starasz się jakoś tam razem z nimi, motywując ich samym sobą, że też jednak na początku programu jakiś tam progres zrobiłeś sylwetkowy? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, jesteś czujny, jesteś dobrym obserwatorem. W pewnym momencie podczas sezonu pierwszego kanapowców oni zrobili na mnie tak ogromne wrażenie, ta ciężka praca ich, którą wykonywali każdego dnia, każdego tygodnia i przez te 6 miesięcy. Zarówno ta praca na poziomie tam dietetycznym, wiesz, wydolnościowym, sprawnościowym, treningowym, etc., etc. Zrobiło to na mnie tak duże wrażenie, że w pewnym momencie stwierdziłem, że ja chyba nie trenuję wcale tak ciężko, jak mi się wydaje, jak na emerytowanego sportowca. I podkręciłem gdzieś tam rzeczywiście te tempo treningowe. Wziąłem się bardzo mocno za treningi, wziąłem się bardzo mocno za suplementację, wróciłem do suplementacji okołotreningowej, wróciłem do suplementacji prozdrowotnej, takiej pełnej suplementacji prozdrowotnej, zacząłem bardziej patrzeć na michę, zacząłem jeść czyściej przede wszystkim i przyszedł taki moment, że ja powiedziałem, słuchajcie chłopaki, wy robicie tak dużo dla siebie i notabene też robicie bardzo dużo dla mnie, bo wy nie tylko odchudzacie się dla siebie, dla swoich rodzin, dla widzów, ale też ja jestem waszym jakimś tam trenerem i osobą, która prowadzi ten program i bardzo mi zależy na waszym sukcesie i bardzo doceniam to, co robicie też dla mnie i ja też chciałbym coś zrobić dla siebie i dla was, zmotywowaliście mnie tak bardzo, że odstawiam alkohol,
I dokładnie 29 września, czyli już tam, nie wiem, powiedzmy za 2 tygodnie, mija równe 365 dni mojej abstynencji alkoholowej. Podkreślam, że nigdy nie miałem problemu z alkoholem, ale chciałem gdzieś postawić sobie jakiś taki cel, cele mnie jako człowieka, jako byłego sportowca czy pasjonata sportu, takiego gym freaka czy sport freaka. Cele mnie motywują i od tego momentu, jak wypiłem ostatnie piwko i powiedziałem decyd, to rzeczywiście to moje życie zawodowe i to moje życie takie sportowe nabrało mocnego rozpędu. Ta sylwetka mi się zmieniła, ludzie zaczęli to doceniać. Im dalej w las, tym więcej drzew i oczywiście trzeba było tą formę coraz bardziej śrubować, ale jestem zawsze łasy na jakieś, nie komplementy, ale łasy na jakieś challenge, na jakieś, wiesz, stawianie sobie celów, na podnoszenie tej poprzeczki. Doszedł ten challenge. Ambitny, jesteś bardzo ambitnym człowiekiem, tak? Jestem ambitnym człowiekiem, jestem na chwilę obecną zdrowy, bo badam się bardzo regularnie, bardzo zdrowy jak koń. Nie mam na chwilę obecną żadnych kontuzji, zawodowo zacząłem się układać. Myślałem, że warto też motywować widzów i warto motywować moich kanapowców swoją postawą, swoją sylwetką. Stwierdziłem też, że na pewno będzie bardzo ładnie prezentować się w telewizji jako, kurde, wysportowany facet, który prezentuje się tak, jak powinien się prezentować trener, a nie jak jakiś tam flak. I rzeczywiście od startu kanapowców sezon pierwszy do tego momentu, no, upłynęło już trochę tej wody w Wiśle i ja uważam, że jestem taką wersją wujaszka Felicze natural od ponad 2 lat, wersją 2.0 i naprawdę bardzo dobrze się czuję zarówno psychicznie i bardzo dobrze się czuję fizycznie. Wiele, tak jak powiedziałem, wiele czynników ma na to wpływ. I moja partnerka, i jakieś tam sukcesy zawodowe w telewizji, i sukcesy zawodowe jako trener, i to, że jestem czysty, z czego jestem bardzo dumny. Oczywiście, żeby nie było, że tu neguję jakiś tam doping, nie, bo wiadomo, wszystko jest dla ludzi, ale ja wybrałem taką drogę. Jestem do tego zdrowy, jestem sprawny. Latam ranmagedony, które gdzieś tam mnie kręcą, a jestem przecież po ciężkiej operacji kolana. Szlifuję gdzieś tą formę. Robię te burpeesy, 100 burpeesów przez 366 dni. To też gdzieś mnie kręci i też nie robię tego dla nikogo, robię to tylko i wyłącznie dla siebie, bo postawiłem sobie taki zwariowany cel, a też zauważyłem, że to gdzieś ewoluowało i zaczęło motywować innych ludzi w naszym kraju, którzy też zaczęli robić burpeesy, też zaczęli patrzeć na mnie jak na jakiegoś wariata i też zaczęli takiego pozytywnego i też zaczęli tak jakby doceniać i zauważać to, że kurde, ten chłopak chodzi na siłownię, trenuje, całkiem tam nieźle trzyma michę, pozwala sobie też na dobre jedzonko, bo ja też nie ukrywam, pokazuję bardzo często, co jem i zdarza mi się jeść w knajpie, ale zaczął robić burpeesy i te burpeesy też miały wpływ na tą jego sylwetkę. Ludzie zaczynają się ruszać, ludzie zaczynają do mnie pisać po kanapowcach, po tych jakichś moich wyzwaniach ranmagedonowych czy burpeesowych. To mnie bardzo cieszy, bo jak śmiesznie, jak trywialnie by to nie brzmiało, to od zawsze i w tym momencie również i na zawsze chciałbym być osobą, która daje inspirację, która daje jakąś tam motywację, która pomaga ludziom i naprawdę jak dostaję wiadomości od ludzi, czy tych wiadomości jest 5, czy 50, czy ich jest 150, to staram się na każdą wiadomość chociaż jednym zdaniem odpisać. Czasem jest to tylko dziękuję, bardzo mi miło i serdecznie pozdrawiam, a czasem to są jakieś takie dłuższe wiadomości i no i generalnie tyle. No. Tak, właśnie. Ja sam podziwiam, bo to nie jest tak, że na przykład, bo gdybyś ty to wykonał w programie, tak, pod publiczkę, to ktoś by powiedział, a kazali mu, albo wiesz, wymyślił sobie takie coś. To widać, że to jest taki po prostu ambicja, takie szukanie sobie kolejnych wyzwań, że to jest i po prostu masz taką zajawkę. Nie? I to jest... Bardzo mi, Michał, dzisiaj czytasz, w sensie tak jakbyś siedział w moich... Wiesz, my się zgadzamy praktycznie w 90%, tak? Mamy podobne kartery, no ja nie jestem taki przystojny jeszcze i nie wiem, czy na pewno do telewizji by mnie nie wzięli. To już nie mnie oceniać, ale no niech tak będzie, ale czytasz mi dzisiaj rzeczywiście jak, czytasz mi jak z kartki. No, teraz już gadaliśmy, tak? Tak, gdzieś potrzebuję celów, motywacji, gdzieś szukam jakichś wyzwań, wyzwania mnie napędzają, wyzwania zawodowe przede wszystkim są moim motorem napędowym i też nie będę ukrywał i bardzo często o tym mówię, bo jest taki temat, to tak przy okazji powiem, którego się ludzie bardzo boją. Każdy zawsze mówi, że rodzina jest, wiesz, family first, że rodzina jest najważniejsza, że przyjaciele, że pieniądze nie mają znaczenia i tak dalej. To ja wam coś powiem ode mnie, szczerze zupełnie i mogę przyjąć krytykę najgorszą za to, co teraz powiem. Mnie od zawsze, teraz i na zawsze będą motywowały dwie rzeczy. Rozwój zawodowy i pieniądze.
I zawsze robiłem wszystko, żeby się rozwijać i żeby dobrze zarabiać i żeby mieć fajne życie. I sprawy zawodowe są takim moim motorem napędowym. I dopóki będę zawodowo się rozwijał i dopóki będę pracował na wielu płaszczyznach i dopóki te kilka tych srok zawodowych będę trzymał za ogony i będę sobie z tym radził i będę robił rzeczy fajne, ambitne, które będą doceniane przez innych ludzi, tak długo będę to robił. I oczywiście rodzina, najbliżsi, osoby, które też dają tobie dużo wsparcia, dużo, dużo takiej motywacji. I to też sprawia, że jestem taki ciągle napędzony, bo zawodowo jest w porządku, mam finanse na pewne rzeczy, mogę sobie na pewne rzeczy pozwolić, też nie ukrywam, nie jestem może jakimś Billem Gatesem, aczkolwiek, czy nie wiem, czy Conorem McGregorem, ale jeżeli chodzi o finanse, ale jest w porządku, jestem bardzo zadowolony. I to też... To on teraz ludzi nie poznaje, nie kupił sobie szare Lamborghini i nawet wcześniej ma. No, to już są jego wybory. Ja mam nadzieję, że ze mną tak nigdy nie będzie. Z każdym zawsze zbijam piątkę. Każdego staram się traktować równo, chyba że ktoś mi nadepnął na odcisk, więc to wtedy mogę go w jakimś tam większym. Ale tutaj akurat się z tobą zgodzę, Krzysiu, bo wiadomo, że fajnie kupić dziewczynie kwiatka, ale bardziej będzie zadowolona, jak ją zabierzesz na kolację do Paryża. Tak jest, tak jest. No i mówię, no i te napędzenie zawodowe też sprawia, że jestem napędzony gdzieś sportowo i powiem tobie szczerze, że jestem w takim miejscu, że gdybym miał odwagę wrócić do środków dopingujących, jeżeli mogę o tym powiedzieć, gdybym chciał, miał ochotę wrócić na jakąś tam solidną bombę i wziąłby mnie pod skrzydło jakiś naprawdę dobry trener, to myślę, że stać mi jeszcze, w listopadzie kończę 36 lat i stać by mnie było, żeby wyjść na scenę, chociażby może z tymi starszymi panami jeszcze coś zawojować, ale nie mam już takich ambicji, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe, staram się realizować w jakichś tam, jakichś innych płaszczyznach i mam nadzieję, że ludzie to widzą i mam nadzieję, że doceniają. No ja zawsze uważałem, że jeżeli są inteligencja i ambicja i do parze, to za tym będzie zaraz i sukces zawodowy, finansowy i tak dalej. Ostatnie pytanie. Czy Wujaszek wróci na YouTube? Bo chyba każdy tęskni za tobą i czy planujesz jakiś kanał, coś, żeby wrócić do korzeni? Tak, powiem, postaram się już tak nie rozgadywać, bo ludzie, kurde, i tak pewnie będą mówić, Michał, Jezu, ile ty Wujaszek gada, no ale tak już mam. Mogę wam powiedzieć, powiedziałem ci, jesteś pierwszą osobą, której wspomniałem oficjalnie, bo to był temat, który ustaliliśmy dzisiaj. To jest absolutnie ciepła, świeża rzecz z kanapowcami, że będzie sezon trzeci kanapowców. Nie powiem ci jeszcze gdzie, ale to jest, myślę, że jakiś fajny news, jeżeli ktoś śledzi kanapowców. I powiem tobie drugą rzecz. Też jeszcze nie zdradzę, bo trzymamy to w bardzo mocnej tajemnicy, ale jestem przyjęty już nieoficjalnie do bardzo dużego teamu, śmiem twierdzić, że do najlepszego teamu w Polsce. Powiem szczerze, że to jest mój wymarzony kontrakt. Warunki, jakie dostałem, są fenomenalne. Oczywiście nie będziemy tutaj rozmawiać o pieniądzach, ale w ogóle całe zaplecze jest fantastyczne. Niedługo ujawnię, jaki to jest team. Mogę tylko powiedzieć, że absolutnie największy, jeżeli chodzi o Polskę i chyba też Europę. Tak, będę osobowością kanału, tak, będą materiały ze mną na YouTube, będzie fura Wujaszka, będą relacje, będą wywiady, będą nowe projekty, bardzo mocne projekty, o których na razie nie mogę mówić. Będzie mnóstwo fantastycznych gości, bo marka, z którą kończę teraz, finalizujemy umowę, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. To jest trochę papierologii, szczególnie w okresie, jak mamy ten grasujący tam coś. Śmiercionośny COVID, to trochę to się przedłuża, ale niedługo będziecie o tym wiedzieli. Być może uda się już zobaczyć mnie w nowych barwach na FIWE. Zobaczymy i obiecuję wam, że zobaczycie też YouTube'owego Wujaszka 2.0 i będą wujaszkowe fury kozackie i że będą kozackie rozmowy. Ja zrobię wszystko, żeby pokazać, że stać mi jeszcze na bardzo, bardzo dużo. Być może będą podcasty. Wiem, że nowa marka ma też dla mnie program nowy, o którym nie mogliśmy rozmawiać jeszcze, jak nie wiedzieliśmy, czy będą u nich w teamie, bo oczywiście nie chcieli zdradzać, wiesz, wystrzelać się z tajemnicy. Ja to rozumiem, niedługo będę wiedział, co to jest za program i czy on mi przypadnie rzeczywiście do gustu. Więc będzie się bardzo dużo działo. Mam nadzieję, że połączę to wszystko gdzieś tam z tym moim życiem zawodowym, trenerskim, życiem tym takim zawodowym, jeżeli chodzi o TTV. I mam nadzieję, że jeszcze ta marka będzie zadowolona. Ja zrobię wszystko, żeby promować ich. Wiem, że oni zrobią wszystko, żeby promować mnie. Wreszcie się udało pewne rzeczy dobrać i zobaczycie, naprawdę będą duże rzeczy i już kończąc tak, wracam na YouTube na pełnej i kurde, na pewno tego nie omijecie, bo będzie głośno.
Także nie będę tu za dużo zajmował już czasu, bo wiem, że jesteś zabiegany, a może... Dzisiaj mam na spokojnie, nigdzie nie pędzę. Może jeszcze jedno pytanie. Bardzo, słuchaj, to jest twój pro podcast, ja jestem tylko gościem, który czuje się wyróżniony, jestem bardzo zadowolony, że tu jestem i że wreszcie się udało, bo nie lubię z gęby robić cholewy, a przez to moje zabieganie chyba mogę, drodzy widzowie, słuchacze, powiedzieć, że no coś tam się trochę nie mogliśmy zgrać przez moje jakieś tam niedociągnięcia, no ale skoro tutaj jestem... Tak, skoro jestem, to jeżeli masz ochotę jeszcze, ty tutaj rozdajesz kartę, jaki, dawaj. Jaki był najtrudniejszy moment w tej twojej karierze medialnej i sportowej? Pytasz o życie prywatne czy zawodowe? Nie, prywatnych spraw, wiadomo. Zawodowe. Jaki był najtrudniejszy moment? Chyba, że ta sprawa związała się też jakoś tam może i z prywatnym życiem. Był, wiesz, zawsze każdy ma jakieś tam wznosy i upadki w życiu, bardzo często jest jak w sinusoidzie, raz jesteś na szczycie, za chwilę spadasz z piedestału i bardzo często gdzieś mordą w jakieś fekalia i musisz się z tego podnieść. Ja miałem w życiu moim takim prywatnym, to się też przełożyło na zawodowe moje życie, pisałem o tym wczoraj na Instagramie, 3 posty się z tego zrobiły, miałem takie ciężkie półrocze, ale to raczej odnosi się do mojej prywaty, więc nie będę tego poruszał. Jeżeli chodzi o takie zawodowe, nie ukrywam, z racji tego, że tak jak mówiłem, uważam się za osobę szczerą, więc powiem, że bardzo trudne było dla mnie rozstanie z Sixpack TV i Sixpack Nutrition. Bardzo trudne, bo to blisko 3 lata mojego życia. Uważam, że byłem zaangażowany tak bardzo, jak tylko mogłem być zaangażowany w tą telewizję. Dałem z siebie 100% absolutnie na każdej płaszczyźnie. Nie obwiniam tu nikogo, nic złego. No oczywiście tutaj podczas tego podcastu na Sixpack TV, na Sixpack Nutrition, na ludzi, z którymi pracowałem, na ambasadorów, nic złego tutaj nie powiem. Ale dla mnie osobiście, mimo tego, że to po części też była moja decyzja, po części też decyzja zarządzających, że tak powiem, że się rozstajemy, bo nie było innego wyjścia, to był to dla mnie bardzo trudny moment i nawet nie spodziewałem się, że tak długo będę gdzieś przeżywał to, że nie będę już robił tego, co w jakimś tam stopniu chyba kochałem i że będzie brakowało mi tego teamu i że być może można było trochę inaczej rozwiązać. Ale po jakimś czasie, jak zaczęły spływać bardzo fajne oferty od marek konkurencyjnych i też dotarło do mnie, że kurde, słuchaj wuja, no musisz się rozwijać, nie możesz stać w miejscu, musisz robić fajne rzeczy i wiesz, nie można gdzieś tkwić w jakimś swoim takim bagienku, w jakimś takim marazmie swoim zawodowym i po prostu trzeba iść do przodu. To mi przeszło, ale mówię szczerze, to był dla mnie trudny moment, bo nie ja wymyśliłem kanał Sixpack TV, ja tam zostałem zatrudniony. Tomasz Kopeć jest właścicielem tego kanału, ale no ja byłem tym zarządzającym przez jakiś tam czas i to było takie moje dziecko, taka moja perełka. No i tyle. To był kontent też, tak? No bo to wszystko tak naprawdę tworzyłeś tam twój autorski kontent, tak? No, tak, po swojemu. Tak, robiłem sporo rzeczy, no bo wujaszkowa fura, no bo relacje, bo wywiady, bo sporo było tych rzeczy i człowiek jak jest tak nakręcony zawodowo i w coś bardzo jest zaangażowany, ja uważam, no że byłem w tym Sixpackiwie zaangażowany, podkreślam, to sobie w pewnym momencie nie wyobrażę, że będzie inaczej i nawet jak czasem się narzeka, że nie ma czasu, że brakuje prywaty, że nie ma żadnych wyjazdów, a na wakacjach to pracuje, a na świętach to pracuje, a Sylwester to pracuje, a zawsze pracuje, to jednak gdzieś nie wyobrażasz sobie, że tego zabraknie, a po prostu zabrakło. Musieliśmy się rozstać i to był dla mnie dosyć trudny moment do przetrawienia. Mam tu już za sobą, kibicuję Michałowi Rogozińskiemu z MMA.pl, który teraz pracuje dla Sixpack TV. Uważam, że to jest absolutnie fenomenalny dziennikarz, jeżeli chodzi o MMA, to moim zdaniem numer 1 w Polsce. Radzi sobie bardzo dobrze na Sixpack TV, więc mam godne zastępstwo. Też tam staram się oczywiście nie zaglądać za często, ale nie ukrywam, że zerkam z czystej takiej męskiej, samczej ciekawości, jak tam się wiedzie ekipie. No i tyle. To był taki moment, który przychodzi mi do głowy, ale trzeba się rozwijać i tak jak mówiłem, niedługo zobaczycie naprawdę wersję Wujaszka 2.0 albo inaczej. Wujaszka 2.0 to zobaczycie teraz w kanapowcach w sezonie drugim, a Wujaszka 3.0 to już taką naprawdę zupgrade'owaną, streamingowaną wersję zobaczycie na YouTubie i mam nadzieję, że będzie usatysfakcjonowanie. Ja dołożę wszelkich starań, żeby było naprawdę profesjonalnie, żeby było ze szczyptą humoru, żeby było naprawdę dobrze. No, pozostaje nam tylko zaprosić tutaj widzów i słuchaczy. Tu pod filmem będą linki do social mediów
Jaszka, chociaż myślę, że raczej nie powinienem nikogo zapraszać, bo każdy powinien już znać, bo bardzo są ciekawy. Tak, no, cześć. Zapraszam. Nie, ja bez kokieterii jakiejś, bez hipokryzji nie uważam, żeby moje nazwisko było jakimś nazwiskiem wielkim na polskim YouTube czy w social mediach naszych. Gdzieś tam staram się pracować na ten mój jakiś sukces, bo nie chcę tu mówić fame, nigdy nie chciałem być celebrytą, nie będę, nigdy nie chciałem być influencerem. To jest po prostu dziennik, który jest do wglądu dla ludzi. Jeżeli ktoś ma ochotę, to wchodzi, czyta i coś z tego wyciąga. Zapraszam oczywiście, bo jest mnóstwo ludzi, myślę, w całej Polsce, które w ogóle nie mają zielonego pojęcia o moim istnieniu, ale wpadnijcie, może znajdziecie coś fajnego, a może nie, też będzie dobrze, ale zapraszam. Ja myślę, że wiele osób jesteś w stanie zmotywować, wiele osób po przeczytaniu treści, tak? No bo to myślę, że czasem się klika tylko, wiesz, serduszka na Instagramie, czy tam te lajki na Facebooku, wypiętą dupę, albo tam, wiesz, przypięte muskuły. To jest moim zdaniem takie mdłe i nudne, tak? Plus pseudomotywacyjny tekst. To tak już wcześniej wspomniałem, tak? Wujaszka się czyta, zastanawia, analizuje się w głowie to, co się przeczytało i warto naprawdę, bo to nie jest czas stracony, tak? Także co? Bardzo, może ktoś będzie miał jakieś pytanie? Nie masz wyłączności na YouTube'a podpisanej w kontrakcie? Powiem tym. W razie jak nam się uda, może za 3 miesiące, za 6 znowu łatwo. Nie, spokojnie, bardzo. Ja jeszcze powiem tak na koniec, Michał, że ja naprawdę szczerze czuję się zawsze wyróżniony, jeżeli ktoś się do mnie odzywa i chce ze mną cokolwiek nagrać, i to nie ja jestem z mikrofonem, ja nie jestem tym trzymaczem mikrofonu, bo dziennikarzem zawodowym nie jestem, no ale powiedzmy, jak nie jestem tym dziennikarzyną, a mogę wziąć udział, partycypować w takim nagraniu jak tutaj z tobą, tym bardziej, że naprawdę widziałem i doceniam twoje zaangażowanie, że gdzieś tam mnie męczyłeś i no nie chcę powiedzieć naciskałeś, bo ja oczywiście chciałem to zrobić, ale trochę brakowało tego czasu i bardzo się cieszę, że gdzieś ktoś mnie docenia, chce ze mną coś nagrać, bo to świadczy, że jestem jakąś tam osobą. Już nawet nie chodzi o to, że jestem czy nie jestem no-name'em, ale znajdą się osoby, które to obejrzą i które tego posłuchają. I to mnie cieszy. I też jestem, jakby to nie zabrzmiało łacho, to jestem szczęśliwy, że udało się to nagrać i myślę, że ludzie sobie posłuchają. Coś tam sobie pomyślą, mam nadzieję, że fajne rzeczy, ale to już też leży w ich gestii. No wiesz, tych mniej medialnych gości zapraszam po to, żeby ludzie ich zobaczyli, usłyszeli i poznali. A na przykład wywiad z tobą na pewno pokaże takiego wujaszka, jaki jest, bo jednak jako będąc po tej drugiej stronie, zadając pytania i rozmawiając, to jednak o sobie niewiele, tak? A myślę, że jesteś bardzo ciekawą postacią, nie tylko medialnie, ale ty jako ty. I bardzo, bardzo mało osób tak naprawdę zna i wie, kim jesteś, skąd jesteś i tak dalej. Także myślę, dziękuję. To ciekawy materiał i na pewno twoja osoba i to, co promujesz i propagujesz, jest tego warte, a nawet mam zaszczyt zaprosić. Cieszę się, nie słodźmy już sobie tak bardzo, bo nas kurde później za te słodzenie zabiją albo zajadą. Doceniam, naprawdę doceniam to, że mogłem tutaj się pokazać, porozmawiać. Całkiem sporo już pogadaliśmy i bardzo też dziękuję za profesjonalne podejście do rozmowy, bo potem poznaje się ludzi, którzy robią dobre podcasty, a wiem trochę o tym, i ludzi, którzy są dobrymi dziennikarzami, bo zadają trafne, celne, ciekawe pytania i pozwalają się rozmówcy wygadać, wyczerpać temat, a ja jestem no gadułą, jak słychać, jak widać tutaj na załączonym wideo, i też bardzo dziękuję, że pozwoliliśmy się wystrzelać z tej mojej gadaniny. Mam nadzieję, że to wyszło dobrze. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to na następny podcast napiszcie tutaj na dole pod filmem. Ja jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Jaszka, zapraszam do nas na Pro Podcast i na obejrzenie pozostałych filmów. Do usłyszenia.